Klepanie zdrowasiek, totalny odlot. Tak zatytułowałem tą katechezę. Z lekkim opóźnieniem ją przygotowuję. Z powodu różnych obowiązków, które są w Wielkim Poście. We Włoszech się pracuje, wbrew powszechnej opinii kapłanów z Polski, którzy mówią, że pojechałem sobie na wczasy. Pozdrawiam tych kapłanów, wszystkich kapłanów, zwłaszcza z diecezji jełckiej, bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie ma nic bardziej deprymującego niż widzieć, kiedy zaczynasz kazanie, widzieć babcie, które pobożnie wyciągają różaniec. Wynika to z pewnego przyzwyczajenia, które jest związane z dawnymi czasami, kiedy msza święta była po łacinie, babcie, osoby uczestniczące w tej mszy świętej nic nie rozumiały i dlatego, kiedy ksiądz odmawiał różne modlitwy, pozostały kościół śpiewał pieśni, odmawiał różaniec, odmawiał różne modlitwy tylko w wyjątkowych momentach, szczególnych momentach mszy świętej. Wszyscy włączali się do uczestnictwa. Albo jest to znak, że już babcie znają kaznodzieję i widząc go mówią, no cóż, pozostaje tylko się modlić, żeby odpękać jakoś ten czas, który jest przed nami. Klepanie zdrowasiek to jest temat wielu homilii. Także moich homilii, że o właśnie w sensie takim pejoratywnym klepanie zdrowasiek, no klepią te zdrowaśki, to jest taka modlitwa mechaniczna, modlitwa nudna, nawet nie rozumieją co mówią, klepią po to, żeby klepać, trzaskają te różańce. Często właśnie klepanie zdrowasiek jest zestawiane w kontraście do ciszy adoracji. Często używa się tego słowa, które mówi, wypowiada Jezus, cytując Izajasza, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swoim daleko jest ode mnie. Czy jednak właśnie należy odrzucić tak zwane klepanie zdrowasik? Przekonałem się, że nie. Że klepanie zdrowasik, tak właśnie jest to określane, czyli mechaniczne, automatyczne odmawianie pewnych modlitw, ono ma głęboki sens. Klepanie zdrowasiek to kontynuacja łączności na czas znużenia, kiedy przeżywamy pustkę, kiedy przeżywamy totalne zmęczenie, kiedy nam nie wychodzi żadna modlitwa, kiedy na przykład w domu zasypiamy na modlitwie, jesteśmy tak padnięci, tak zdenerwowani, że po prostu nie potrafimy się modlić. Ja na przykład tak robię. Biorę wtedy różaniec do ręki i wychodzę z domu. Wychodzę, idę na spacer i odmawiam różaniec. I często ten różaniec jest bardzo mechaniczny. Czy to nie jest modlitwa? Ktoś może powiedzieć, jaka tam to modlitwa? Lepiej właśnie jest medytacja, lepiej odprawić się adorację. Pewnie tak, chociaż ja bym daleki od wartościowania, co jest lepsze, co jest gorsze. I to jest modlitwa, i to jest modlitwa. Nie nam to oceniać. Pan Bóg ocenia naszą modlitwę. Często właśnie łapiemy się na tym, że ktoś się oskarża, że jego modlitwa jest słaba, bo jest taka mechaniczna, bo jest taka rozproszona. Ja często się pytam, a skąd wiesz, że ta modlitwa jest słaba, że jest... To jedynie Pan Bóg wie, czy twoja modlitwa jest słaba. Liczy się też intencja, liczy się twoje nastawienie i twoja miłość. Czasami właśnie, kiedy nas dopada cierpienie, też jest bardzo trudno nam medytować Słowo Boże. I wtedy wypowiadamy modlitwę, tą, którą umiemy, gotową modlitwę. Słyszałem ostatnio świadectwo siostry zakonnej, która była przy umieraniu swojej mamy, która mówiła, że mama na takich etapach nieświadomych swojego cierpienia wypowiadała zdrowaś Maryjo. Czy to nie jest piękne? Zresztą jako kapelan szpitala i w Rzymie i później w Ełku doświadczałem tego, że ludzie w stanie takiej nieświadomości wypowiadali modlitwy, zwracali się do Pana Boga, rozmawiali z Panem Bogiem i ze świętymi. To jest właśnie
owoc pewnych mechanizmów, pewnej formy, do której się przyzwyczailiśmy, która nam bardzo pomaga w chwilach, kiedy nie możemy zapanować nad naszą świadomością, nie możemy zapanować nad naszym sercem. Wtedy jakoś spontanicznie, jeżeli jest w nas taki nauk, wtedy jakoś spontanicznie podejmujemy modlitwę. Mówi się, że Jezus na krzyżu, krzycząc: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, wypowiadał słowa psalmu, psalmu 22. Są to słowa właśnie modlitwy. Widocznie Jezus modlił się często psalmami. Te psalmy zapadły mu głęboko w serce i w chwilach ekstremalnego cierpienia wypowiadał to, co znajduje się w jego sercu. Przecież sam powiedział, że z obfitości serca mówią usta. Bo to, co zostało nam wtłoczone poprzez modlitwę często mechaniczną, automatyczną, poprzez ciągłe powtarzanie, poprzez taką monotonię, to później wypowiadają nasze usta. W chwilach ekstremalnego cierpienia nie potrafimy medytować, tylko wypowiadamy gotowne słowa modlitwy. Albo właśnie w chwilach cierpienia, czy w chwilach nagłego zdarzenia, jakiegoś wypadku, jakiegoś zagrożenia, cisną się z naszych ust przekleństwa. Ja pamiętam takie zdarzenie, że w zimę wpadłem w poślizg i w chwili takiego gwałtownego szarpania samochodu była ze mną inna osoba, dziewczyna, wracaliśmy ze spotkania modlitewnego, no siarczyście zakląłem. Kiedy się wreszcie samochód zatrzymał, ta osoba mi powiedziała: pomyśl, co by było, gdybyśmy w tym momencie stanęli przed Panem Bogiem, ty z przekleństwem na ustach. Owszem, no, to nie podlega jakiejś takiej ocenie, moment takiego gwałtownego wypadku nie podlega ocenie moralnej. Jest to pewien automatyzm, który się rodzi w sercu, ale to też objawia, ten moment objawił, że pewne słowa były powtarzane w moim języku i one się znalazły na moich ustach w chwili takiego właśnie nagłego zdarzenia. Nieustanne powtarzanie sprawia, że przestajemy kontrolować proces modlitwy. To jest kolejny temat. Mam tutaj taką piękną książkę. Światło wewnętrzne. To jest autorstwa ojca Laurensa Freemana, benedyktyna, który stwierdza, że powtarzanie pewnych modlitw pomaga nam w transformacji, jest jakby pasem transmisyjnym w drodze do Pana Boga. Transformacja nie tylko przekracza nas, ale przekształca nasze problemy. W miesiącu październiku śpiewamy piękną pieśń o różańcu. Jak paciorki różańca przesuwają się chwilę, tak przesuwa się nieświadomie
za pośrednictwem różańca, za pośrednictwem psalmów, za pomocą medytacji Słowa Bożego przesuwa się nieustannie akcent ze mnie, z moich problemów na Jezusa. Następuje pewna wymiana darów. Następuje duchowe zjednoczenie. I o to chodzi w każdej modlitwie. To, żeby właśnie nasze słowa, nasze odniesienie z innymi, nasze relacje były odzwierciedleniem tej obfitości serca, której doświadczamy podczas modlitwy. Przesuwają się chwile nasze smutki.